Coś panu upadło. Pan się nie schyla, to pizwoito. To ciekawe. Pozdrowienia od Kaśki. Wielkiej. Daj mi kapelę. Najgorzej, jak tych włosów nie ma, ma takie uczucie, jakby miał wszystkie. Na razie. Dlaczego nie? Czemu nie? Przepraszam? Czemu nie? Bo dyskusja z PiS-em to jest kopia. Nie, dyskutować to nie ma co. Dwa. Właśnie dlatego tak taki zrobiłem. Taki jeden masz piękny, jaki jesteś piękny. Cześć Wojtek. Wojtek, nie wygłupiaj się. Ja się nie wygłupiam, ja prawdę mówię. Który mnie kopnął? Proszę mnie nie popychać. Dlaczego pan tak robi? No, ostro, przepraszam. To nie, to nie popychać. Takie jajka. Naprawdę pana to bawi? Idzie. Takie zachowanie. Jak pan się odzywa? Jak chce. Jak to jak chce? Skąd tu pan jest? Robi płuc. Gdzie jest brat? Do boku. Będzie siedział! Strach widać na twarzy, nie? Będzie siedział! Gówniarzu szczerty mówi, co? Idziemy do przejścia, panie premierze. Zasy rady gnoją. Panie premierze, idziemy do przejścia, spokojnie. Na tym właśnie to jest około większego. Spokojnie. O to mówię. Będzie siedział!
Jaki? Prowokatorzy. Jaki prowokatorzy? Prowokatorzy, trochę bandziory pisowskie. Nie ma ich, będę pokazywał panu. Słuchaj tego. A wie pan, gdzie będzie pan miał zielony talerzyk? Gdzie jest zielony? Uwaga, bo tu jest. Dobra, tu pan wyczyścił. Jakie chamstwo. Dorównałem panu poziomem teraz. Nie, nie, nie. To nie jest 8 lat, oczywiście na języka miłosierdzia. Zobaczcie, jest konsekwencja. Polska osłabiona, Polska podzielona, Polska osłabiona. Przejdzie pan na boczek sobie spokojnie. Przechodzimy na bok. Ale czy ma fotel? Czy ma fotel? Dobra, dobra. Przejdźmy. Tak, już, przepraszam. Proszę państwa, na boczek. Oj Boże, nie, no to wybra. Thank you.